Witajcie z kolejnego dnia, ja jeszcze zaspany, pan z recepcji do mnie dzwoni, czy chce śniadanie, bo pół godziny zostało. Ja mówię, dobra, idę spróbować, bo mam darmowe śniadanie do pokoju. Ale nie mam żadnego wyboru, pan mi kazał siąść i pewnie przyniesie coś, co mają. Dostałem dwa takie placki i taką zupę, trochę podobna do dal, trochę inna, bo ma ziemniaki i groszek, marchewka, trochę jak grochówka smakuje. Zmieniam pokój i też zmieniam piętro, bo nie działa tutaj Wi-Fi na tym piętrze, a ja potrzebuję i zlew też się zapycha, więc trochę tylko wody napuszczę i woda stoi. Pakuję się do plecaka i zaraz wam pokażę, jak wygląda mój nowy pokój. Ten pokój jest podobny, z taką różnicą, że łóżko jest jedynka, ale też w sumie duże. Tam były dwa łóżka, dwa takie duże. Zlew, łazienka to podobnie. No i kibelek. Aha, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. O, tutaj działa. Witajcie telewidzowie z Koci, ja idę teraz coś zjeść, ale wczoraj się umówiłem z czwórką takich lokalnych, którzy tutaj mieszkają, na imprezę. No i oni wczoraj też imprezowali, bo była sobota. Powiedzieli, że dzisiaj mają wszyscy wolne, bo w niedzielę tutaj nie pracują. No i może coś z tego będzie. Przyszedłem do mojej ulubionej ulicznej restauracji, w której sprzedają biriani i różnego rodzaju sosy. Już tutaj jadałem i powiem wam, że jest petar dziocha. O, teraz jest wszystko pozakrywane. Tutaj jest ta wołowina, też ją jadłem. O. A daniem tej restauracji jest ten smażony kurczak. Ponoć najlepszy w mieście. Ja sobie zjem tutaj tego smażonego kurczaka dzisiaj, bo jeszcze nie próbowałem, ale wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, że... Przepraszam. Podchodzicie najpierw tutaj, bierzecie sobie ten talerz, oni wam nakładają ryżu ile chcecie, jest nielimitowany ryż do tego dania. Można sobie dać jeszcze sos i tą sałatkę, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Teraz nie jest dużo ludzi, to może 10-15 osób, które tutaj jedzą, ale wczoraj było ze 100 osób, mnóstwo osób. I nikt nie płaci za to wcześniej. Wszyscy jedzą tutaj na ulicy i ja się pytam tego pana, jak wy to ogarniacie, kto ile zjadł, kto co zjadł i ile ma zapłacić. On mówi, że jakby ufają wszystkim i każdy podchodzi później po zjedzonej porcji i mówi, co zjadł. Ja mówię, że takie rzeczy w Europie by nie przeszły, no bo no nie da się tego kontrolować i ludzie by oszukiwali. Ja mówię, nie boicie się tego, że ludzie was oszukują? Mówi, dziennie może zdarza się, że dwie albo trzy osoby nas chcą oszukać, ale mówi, że to jest jedzenie. Jak ktoś nie zapłaci za jedzenie tutaj, to znaczy, że nie chciał nas oszukać, ale nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić. Pan nakłada porcję dla mnie, biorę ryż, nielimitowany ryż, za 7 zł z tym kurczakiem, którym wam pokazywałem. Zaraz tam... O, jaka porcja spora. Dziękuję. Kolego, daj mi tutaj ładny kawałek mięsa. I like meat. Ja? Okej, okay, dobra, mam swojego kurczaka. I... Yes, and tutaj mogę sobie jeszcze dołożyć sałatę i ten sos. Pan wziął talerz ode mnie i jeszcze poleje mi tym pysznym sosem. O, coś takiego to ja lubię. Thank you. Tak wygląda moja porcja. Test najlepszego kurczaka w mieście, ponoć. Ale smaku. Smażony kurczak w takich przyprawach, on jest w ogóle bez skóry. Ale rewelka, mieli rację. 7 zeta. No i ta sałatka też robi robotę. Ja się najem jeszcze, Piesio się ze mną naje. O, jaki zadowolony. Takiego kurczaka to wszyscy lubią. Po zjedzeniu resztki wyrzuca się tutaj do wiadra. I tacy odkłada tutaj, jak ktoś chce, to może od razu sobie umyć twarz. Są kubeczki na sznurku. Okazało się, że za moje danie nie 7 zł, a 5 zł. Nie wiem, tak mnie pan skasował. Mam czapkę od kolegi, który dał mi ją w Bangladeszu jeszcze, pamiętacie? Tam jest nasza restauracja, a tutaj pan sprzedaje takiej domowej roboty lemoniady. Zamówiłem sobie z limonką i oni popularne dają do tego soku sól. Kolega tutaj z solą pije. Kiedyś próbowałem z solą, jak byliśmy z Mariką jeszcze w Indiach, to z solą nie smakuje. Aha, jest jakiś syrop od razu. Okej. Kurde, ale to będzie słodkie. I do tego będzie soda. Aha, jeszcze jakieś owoce. No dobra, spróbujemy. Za takiego drinka kolega skasował mnie 20 rupii, czyli jakąś złotówkę. Mówią, żeby nie pić w Indiach lodu na ulicy. Sprawdzimy tą teorię, dowiemy się wieczorem, czy będą problemy. O, dziewczynom przeszkadzam. Ale słodki sok, ale dobry, orzeźwiający. Pojadłem, popiłem, teraz jadę w inną część miasta. Powiedzmy, że to jest inna dzielnica i nazywa się Fort Koch. Więcej wam opowiem, jak już będę na miejscu. A teraz muszę złapać autobus, który mnie tam zawiezie i będę jechał za jakąś godzinę. Ale jeszcze przed autobusem skosztuję sobie deser.
I powiem wam, że już byłem tutaj wczoraj. Biorę sobie brownie z orzechami. Nie mają brownie z orzechami? A, jest tutaj. Powiedziałem, żebym nie zamykał do torebki, to jeszcze mi ją podgrzewa właśnie. Tak wygląda moje brownie za 4 zł z orzechami. No i jadłem już je, powiem wam, że jest eleganckie. Jedzie jakiś autobus? Teraz zapytamy, czy jedzie tu. Pełny. Palimuku? Palimuku, no to jedziemy. W Indiach jest tak, pan pilnuje, żeby kobiety siedziały na swoich miejscach, a mężczyźni muszą stać. 2 przystanki musiałem wysiąść i się przesiąść w następny autobus. Tamten jeszcze nie zdążył odjechać, a tu jedzie następny. Ciekawe, czy się zatrzyma. Jest. Fort Kochi? Fort Kochi, no. No to nie ten. Jedzie następny, zaraz mu tu machniemy. Nie? Też nie? No dobra. Jedzie jakiś z napisem Kochi. A złapiemy tutaj kolego. Fort Kochi? Fort Kochi? Fort? Fort Kochi? Konduktor jakoś mało zadowolony. Konduktor ładnie się ze mną zabawił. Ja wsiadłem, przejechałem jeden przystanek, on mówi, ale my nie jedziemy w tą stronę. I muszę teraz wysiąść i złapać jeszcze jeden. A jest jakiś następny, łapiemy. Zapytamy. Z tyłu miejsce, dobra. Fort Kochi? No to jedziemy do Fort Kochi. Kolega już te bilety sprzedaje. Mam już swój bilet koloru niebieskiego. Pan tutaj ma różne takie, pewnie różne trasy. Tutaj mamy już wszystko gotowe. Właściciel przyniósł nam wino własnej roboty. No i taki oto torcik będzie. Polak, stolak, niech żyje, żyje nam. Stolak, stolak, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Następnych siedzi. Najlepszego. Dużo zdrówka przede wszystkim. I tutaj pan przyniósł jeszcze tobie domowe winko. Proszę, to jest od właściciela. Także. Dziękuję bardzo, dziękuję. O, super. No ale to nie wiem. Nie będziemy teraz wspierać. No to chyba na później. Chyba na później. Zostawimy. Super. Brawo. Dziękuję bardzo. Się panie częstują. Ale no jak urodziny, to urodziny, no. Się pan częstuje, proszę bardzo. Dziękujemy. A, dziękuję. Dziękuję bardzo. No ale jeszcze mamy dużo więcej rzeczy. No. O, widzisz. O, przecież... No to będzie. No. No jak nie do kuchni? No to masz do kawki właśnie. O, proszę bardzo, po sztuce. No. I śniadanko mamy. Torcik urodzinowy. No jak tam jubilat? Hiper, jak widać, już leżę po pierwszej butelce, a po drugiej to już nie wiem, co będę robić. Także. Dziękuję bardzo. No, 100 lat. Zapomniałam ci dać jeszcze super moc na plecy.
żebyś wroty zaczepił i leciał. I rakieta dzisiaj lecisz. O. Po zjedzonym torcie czas w drogę. Na pierwszym planie katedra, a później ruszamy już w kierunku Tbilisi. Po drodze mamy kilka punktów, także dzisiaj też trochę dzień w samochodzie, ale też mamy zamiar sporo zobaczyć. Jaki widoczek. Zobaczmy, jak jest w środku. Katedra katedrą, ale spójrzcie na ten widok. Spójrzcie, jaka stara studnia tutaj jest. A jak widać już nieczynna, zamknięte. Ale staruszka. Podzwiedzane, ruszamy dalej. Dojechaliśmy do kolejnego kościoła, ale jest w remoncie, jednak widok stąd jest chyba jeszcze lepszy niż z poprzedniego. Zaraz wam pokażę. No szczerze mówiąc, widoki po trasie były już lepsze niż stąd, ale mimo wszystko warto tutaj przyjechać. No pies wyczuł, spał pod krzakiem, a wyczuł, że mamy jedzenie. No i już przyleciał. Z tej strony wygląda to już lepiej. Zmęczyłem się? Tak? Do poznawania się zmęczyłem? Po wyjściu z kościoła jest zaraz łazienka. Ale póki co, no... jak widać, zajęta przez krowy. Przyszły się napoić. Jechaliśmy do jakiegoś pana w pole i pytamy, czy mają wino. Dłubał przy samochodzie, mówi, że chwila, chwila
i przyjdzie zaraz. O, idą. No weszliśmy do Państwa do piwnicy, spróbowaliśmy tego wina. Ale cen pan gospodarz mówi 3 lary za litr, a pani, która mówiła po angielsku, powiedziała mam 20, więc troszkę przesada. Jedziemy dalej, może po drodze jeszcze coś znajdziemy. Dojechaliśmy właśnie do skalnego miasteczka pod miejscowością Gori. Myśleliśmy, że wstęp jest za darmo, gdzieś tam tak czytaliśmy, a się okazuje, że tutaj jest kasa, więc idziemy zobaczyć, jakie ceny biletów. Za bilet z degustacją wina zapłaciliśmy 20 lari, a bez degustacji, bo musi być jeden kierowca, 15 lari. Trochę schodów jest tutaj do pokonania. Jest 40 stopni, więc droga po tych schodach wcale nie jest łatwa. No, widoczek całkiem zacny, ale idziemy jeszcze wyżej. Ekstra to wygląda. Oh, what's your soul saying? Wchodzimy do winnicy. Wygląda trochę jak na pustyni. Po drodze rosną winorośle, ale jakieś takie mikre, nawet nie widać winogron. Tam gdzieś na jednym krzaczku widziałam. No to zaczynamy degustację. No ja to już jadłem kiedyś. Nie wiem kiedy, gdzie. No i teraz degustacja drugiego winka. Też dobre. Pierwsza również była dobra. To za was, drodzy telewidzowie. O, też dobre. Na ostatni ogień dziczarza, także wasze zdrowie. O, jest taki biber. No. Marko. O, Jezu. No, mocne. Właśnie tutaj. Rozpaliło. Większość win nam smakowała, ale jak pani nam na koniec ceny powiedziała, to nam kopary opadły. 120 zł mniej więcej wychodziło za butelkę wina. No troszkę lekka przesada. Tym bardziej, że tu wszędzie można kupić tak 20, 10 zł. Wczoraj bardzo dobre kupiliśmy wino za 15 zł. Także 120 to już naprawdę taka cena bardzo wygórowana. Jesteśmy pod kolejnym kościołem, ale tak to wieje. O, teraz jest za ciszę, że po prostu nie dało się ustać w pewnym momencie. Ale wygwizdów. Nieźle nas to przybiło na tej górze. Właśnie. Nadal wieje, nie wiem, czy będzie coś słychać. Mamy już godzinę 17:30. Jeszcze nie mamy zarezerwowanego noclegu, ale chyba skusimy się na nocleg w TVBC. Jeszcze zobaczymy, czy zajmiemy tutaj na wiosce, czy właśnie pojedziemy jeszcze do miasta. Piesiu, gdzie ty leżysz? Wygodnie ci tam? Dwadzieścia minut i dotarłem do Fortu Kochi. A po co ja przyjechałem do tego Fortu Kochi? Jak wam wspomniałem w którymś odcinku, to jest była portugalska kolonia. I Portugalczycy jako pierwsi Europejczycy osiedlili się w Indiach. I niedaleko tego miejsca, gdzie ja teraz jestem, jest plac Vasco da Gama. A Vasco da Gama, pewnie wiecie, kto to był z lekcji historii w Polsce, ale przypomnę wam,
jako pierwszy odkrył drogę morską do Indii. Widzę, że za wiele to tutaj się nie zmieniło od czasów, kiedy Portugalczycy opuścili to miejsce. Jeszcze różne rzeczy są z drewna porobione. Zobaczcie, jakie sieci do łowienia ryb. Zanurzają tą wielką sieć, zostawiają na jakiś czas i później całą ją podnoszą. Poprosiłem pana, żeby mi dał zimną wodę, mówi, że ma w lodówce, ale zobaczcie. Lodówki nie są na prąd, tylko wrzuca się takie wielkie bloki lodu. No i wtedy się ta lodówka trzyma wtedy zimno. Wygląda to jak jakieś prywatne miejsca do połowu ryb. O, tutaj jest kolejna ta siatka. Sporo ryb tam musi wchodzić, bo spora ta siata. Wygląda, jakby ktoś tu też mieszkał. I powiem wam tak, nabrzeże jest ładne, wszystko tutaj jest pięknie, ale gdyby to był jakiś inny kraj niż Indie, to myślę, że to lepiej by wyglądało. Wygląda to trochę jak jakiś śmietnik, aczkolwiek wydaje mi się, że to te sieci nadal są używane. One dość dobrze wyglądają, w tych łódkach też są jeszcze jakieś sieci. Tam są sieci na duże połowy, a chłopaki tutaj łapią na taką butelkę. Pokaż kolego tą butelkę. Zawinięta żyłka. W wodzie jest teraz? Nie, jeszcze nie zarzucone. Plaża z drugiej strony nie zachęca do kąpieli. No i ten kolor wody wygląda bardziej jak rzeka w Wiśle, a nie morze. Jestem teraz na placu, który swoją nazwę wziął właśnie od żeglarza Vasco da Gamy. Słońce mnie tak świeci w oczy, że nawet nie widzę, co nagrywam. Zejdę trochę niżej. Zszedłem kawałek niżej, pan mnie tutaj zaczepia. No i jestem na tym placu. No i taka historia związana z Vasco da Gamą. Jest pochowany w Lizbonie, ale zmarł właśnie w tym miejscu, w Kochi. Teraz nie wiadomo, czy ten plac się nazywa przez to, że odkrył to miejsce, czy dlatego, że zmarł w tym miejscu. Jesteśmy w tropikach, to są mi tropikalne owoce. Mango, ananasa. Pan tutaj szykuje teraz na świeżo ananasa. I sypie wszystko chili. Wszystkie owoce są posypane chili. Fit mango. A tutaj pan przy samym nabrzeżu sprzedaje lody własnej roboty w wafelkach. O. O, widzicie, różne rodzaje ma. Pierdoły też tutaj sprzedają, jak widzicie. To tak jak wszędzie można kupić takie różnego rodzaju gadżety. O, no, chłopaki coś kupili. Zobaczcie, jakie znaczki tutaj są. Wiecie, co to za znak? Jest i jakaś restauracja nadbrzeżna. Tam pani też coś robi. A zaraz zejdę. Tutaj są schody. O, jakie schody drewniane. Zaraz sprawdzimy, co tutaj pani gotuje. Hello! Pani coś tutaj robi na głębokim oleju. Jeszcze nic nie ma. Aha, już wiadomo, o co chodzi. Pani przygotowuje chili. Tutaj ma mnóstwo tego chili. Pani podkręciła gaz. Teraz sprawdza odrobiną ciasta, czy już jest gorące. To tak jak u nas tak samo się robi. Teraz pojedynczo każde chili wyląduje w tym oleju. A z drugiej strony pan sprzedaje tutaj, co pan sprzedaje? Też jakieś smażone, o, małe jajka przepiórcze. Chili. Small egg. This one, big one. Big egg. This banana. Banana, smażone banany. Wszystko mają. Mają jedzenie i picie. Tak właśnie sobie pomyślałem, ale zapytałem, że to jest żona, a to jest mąż i razem mają tutaj biznes. Właśnie często tutaj tak jest. Kolega ma tutaj biznes z kokosami. Chciał mi jednego dać, ale jestem tak pełny, że nie mam miejsca i mówi, czego nie nagram. No to nagram go. Powiedział, że chce być na filmie. Yes, my friend. How are you? Ice cream. Tutaj pan jeszcze ma lody. Po ile ma te lody? Aha, jakąś licencję nawet ma, widzicie. Pewnie sanepid by się nie miał do czego doczepić. Piękne nabrzeże, trochę pracy, trochę siana, miasto by tutaj włożyło i by to wyglądało dużo lepiej. Zobaczcie na to. Jestem mega najedzony, ale pan robi te pyszne orzeszki, a ja je uwielbiam, więc biorę je, póki są ciepłe. Biorę za 10 rupii orzeszków, czyli to jest jakieś 50 groszy. O, a ciepłe, proszę bardzo. O, uwielbiam takie. Są mi ratownicy w takiej stroje poubierani. Jest i pan policjant. Lifeguard. Jest i miejsce, w którym można się poczuć jak w Polsce. How much for potato? How much? 50. 2,50. Taki dość spory ziemniak. One są w jakimś cieście. Nie wiem, jak w Polsce robią, ale tu mają ciasto.
przez to, że na tym wybrzeżu tyle lat siedzieli Portugalczycy, Holendrzy i Brytole zresztą też. I zobaczcie, jakie tutaj są budowle. Widzicie? To nie jest styl indyjski, to jest europejski. Czerwona dachówka, balustrady. Co chłopaki nie zrobią dla ładnego zdjęcia? Hello! A buty pogubią. Trochę za duże fale do czegoś takiego. Doszedłem na główną plażę w tej części miasta. Tak właśnie wygląda, jest zakaz kąpieli. W ogóle plaży nie widać, same kamienie. Woda zalewa całą plażę. Jest i nadmorska smażalnia ryb. Stoją dwa stoliki, trzy na zewnątrz. To nie smażalnia ryb, to bardziej ryby w sosie curry. Co tutaj chłopaki robią? Oczywiście kawa, herbata. Ja to lubię, takie historyczne smaczki. Przyszedłem pod kościół świętego Franciszka, ale miejscowi potocznie go nazywają kościołem Vasco da Gama. I właśnie w tym kościele w 1524 roku, sprawdziłem na Google, po raz pierwszy został pochowany Vasco da Gama, a 14 lat później został wywieziony do Lizbony. A sam kościół został zbudowany 21 lat przed śmiercią Vasco da Gamy w 1503 roku. A tutaj mamy całą uliczkę, która wygląda jak w Portugalii. Vasco Homestay, pewnie ktoś sobie zrobił hotelik. Tutaj kolejny. Te wszystkie budynki zostały zbudowane za czasów Portugalczyków. Ten dom widać się rozpada. Nikt go nie remontuje. Nawet prześwity widać. Dach cały zawalony. A co tam? Wejdziemy, sprawdzimy, jak to wygląda w środku. To naprawdę nikt nie dba. Tutaj jest ok. Ale wszystko w środku zawalone. Zobaczcie, jaka stylowa fura. Nie wiem, czy to nazwa samochodu, marki, Ambassador. Zobaczcie, pewnie luksusowe auto było kiedyś. Jaki daszek z przodu. Nie no, świetne. Z przodu tak się prezentuje. Tak się zastanawiałem, bo tutaj ci miejscowi, tacy zajarani, robią sobie pod tymi budynkami zdjęcia. No i chciałem porównać, mówię, w Polsce. Z czym można to w Polsce porównać? Tak pomyślałem, że Pałac Kultury w Warszawie to samo. Ja to jestem zajarany takimi miejscami. Portugalia w Indiach. Dzisiaj niedziela, to sporo Hindusów jest na zewnątrz. Świętują wolny dzień, bo u nich niedziela jest niewolna. W sumie to tak jak u nas. Powoli będę się kierował do domu. I tutaj jest sporo miejsc, gdzie pływają promy, bo jest też sporo wysp. Ale to nie jest mój. Trochę to wygląda jak w Świnoujściu. Ja muszę iść 10 minut dalej. Trochę nam się tutaj zakorkował ten wjazd na prom. Jak widzicie, otwarci ludzie. From Poland, yes. I'm from Cochin. Yeah, nice to meet you guys. Jaki piękny kolonialny hotel. Tu będzie to widać. Piękne stare światła, balustrady. To wygląda na jakąś restaurację z tego hotelu. Tutaj jest kolejka, w której ja stoję. Ale tam widać ludzie, jak się zaczęli dopiero pchać. Pewnie podpłynął. Kolejka się ruszyła, jestem już coraz bliżej. Coś mi się wydaje, że tam po lewo to sprzedają bilety. Dobrze obstawiałem, że tutaj pan sprzedaje bilety. Niezły ruch się zrobił. Pan ten tutaj w długich włosach, ciemno jest, nie widać, wziął ode mnie 10 rupii, powiedział, że mi kupi bilet, a bilet kosztuje 6 rupii, czyli 30 groszy. Mamy bilety. Pan tutaj sprawdza. Mamy. Yes, thank you. Czekamy teraz na łódź. Jest i nasza łódź, tylko jeszcze teraz musimy poczekać, aż wszyscy wyjdą. 35 minut musiałem czekać, żeby być w tym miejscu.
O masakra, jak się wszyscy rzucili. Tam małe dzieci nawet pognietli. O masakra. No nie dziwię się im, bo tylko 100 osób wchodzi. Kurde, cała łódź chodzi. Ale jaja. Jestem już na promie, siedzę, mam tutaj nowych ziomków już. Siema chłopaki. Płyniemy już do naszej miejscowości. Kapitan zgasił światło, żeby lepiej było widać. Krykiet w tym kraju jest tak popularny, że pan kapitan nawet ogląda mecz podczas prowadzenia statku. Tak, tak, no widzicie, jest krykiet. I dopłynęliśmy po 20 minutach. Mam nowych ziomków. U mnie jest 20:30 i nie idę do hotelu, tylko idę od razu do tej swojej restauracji. Mapa mi pokazuje 36 minut. Pan ma wagę na chodniku. Zapłaciłem mu już 5 rupii. 25 groszy. Sprawdźmy. Ulu. Ile tam mamy? O, 90 nawet nie ma. 87 ciucha. Jak obstawiacie? Będzie mi potrzebna apteka po tym jedzeniu z rana, po piciu tego soku. Ale numer, tutaj jest wiadukt. Ja miałem iść tym wiaduktem górą, bo tutaj są tory. Teraz muszę znaleźć jakieś przejście. O, tutaj kolega idzie, pewnie wie co robi. Zaraz sprawdzimy. Aha, no, prosta sprawa. Jestem już na torach. Teraz szybko na drugą stronę. Kolega tu się śmieje ze mnie. Jestem w hotelu, tak się złożyło, że droga do mojej restauracji była po drodze z moim hotelem, więc jestem, ogarnę się, zostawię co mam zostawić i idę coś zjeść. Telewidzowie, jestem już na swoim ulubionym street foodzie w Indiach, naprawdę w Indiach. Tutaj nie ma co wymyślać, to jedzenie jest po prostu pyszne, sami już widzieliście, zobaczcie jeszcze raz jak to wygląda. Wczoraj rozmawiałem z właścicielem tego lokalu, wymieniliśmy się numerami. Pomyśleliśmy wspólnie, żeby zrobić taki biznes w Polsce. Myślicie, żeby poszło? Ludzie jedliby takie indyjskie jedzenie. Poznałem tutaj dwóch lokalnych. Jeden, drugi. Postawili mi sok. Jeszcze nie jadłem, ale najpierw się napijemy. Po porannym drinku, cześć kolego, po porannym drinku z lodem nie było problemów. To teraz powtórzę ten zabieg i sprawdzimy, czy rano coś będzie. Zdecydowałem się, biorę wołowinę. Pan mi pakuje na wynos. A ona pięknie wygląda. A jeszcze trochę pan dołoży sosu. Oni mnie już tutaj znają, ekstra porcja. Do mojego wołowego gulaszu zamówiłem sobie dwie paroty. Zapytałem, czy mi pan da trochę ryżu jeszcze do tego mojego sosu, bo też lubię z ryżem. Nie ma problemu, panowie mówią. Pan mi teraz ładnie zapakuje wszystko w świeżą gazetę. Widać, że jeszcze dzisiejsza. Robiłem pranie w tamtym wiadrze i zapomniałem wyciągnąć pieniędzy ze spodenek. One się lekko wyprały. Muszę je teraz wysuszyć i jutro będą gotowe do użycia. 330 rupii wyprałem, to jakieś 16 zł.